Spotkanie 18 listopada będzie dniem ważnym, tak myślę, nie tylko dla nas, ale również i dla Państwa i dla innych Polek i Polaków. Mianowicie dzisiaj rozpoczynamy zbiórkę podpisów pod obywatelskim projektem ustawy dotyczącym finansowania in vitro ze środków budżetu państwa. Jak Państwo wiecie, procedura ta, niestety finansowanie została zamrożona przez partię rządzącą i chciałoby się powiedzieć, że była to decyzja nieprzemyślana, ale mam wrażenie, że te decyzje, które dotyczą kobiet, są bardzo dobrze przemyślane, że to koło, to zapętlenie się w tym kole nienawiści w stosunku do kobiet jest już tak rozpędzone, że te decyzje muszą być przemyślane i skutkują już niestety ofiarami, o czym przekonaliśmy się w ostatnich przecież miesiącach i latach. Niestety, mam nadzieję, że projekt ten spotka się z Państwa zrozumieniem, że każdy z Państwa zechce podpisać ten projekt. Dlaczego jest on tak ważny? Dla każdego, kto czuje potrzebę bycia rodzicem, kto zostaje rodzicem, dziecko to największy skarb, jaki można otrzymać od życia. Każda inna rzecz, każda inna czynność, którą prowadzimy na co dzień, staje się wtedy bez znaczenia. Najważniejsze jest dziecko. W związku z tym, jeśli jesteśmy tylko w stanie pomóc, sfinansować zabieg, który pozwoli na otrzymanie takiego daru, pozwoli na to, żeby kobieta stała się matką, a ojciec ojcem, to myślę, że jeden z najważniejszych darów, jakie my możemy dać, w jakim możemy uczestniczyć. Niestety wiecie, jak wygląda polityka państwa w stosunku do kobiet. To, że kobiety już właściwie są wpisane w model średniowiecznej kobiety w Europie, to można odnieść wrażenie, i powtarzam to już ostatnio, i nie tylko ja, że rządzący chyba chcą wprowadzić model już nie tylko średniowieczny, ale wręcz irański. To, co się dzieje, to jaki jest stosunek do kobiet, to jaka jest nienawiść, szczególnie osób, które nie mają najmniejszego pojęcia, czym jest prawdziwa rodzina, czym jest miłość, czym jest dbanie o drugą osobę. Takie osoby decydują i takie osoby kształtują naszą codzienność, rzeczywistość, która jest momentami tak groźna, tak niebezpieczna, tak przeładowana już tą nienawiścią w stosunku do kobiet i do mężczyzn pewnie, tych, którzy kobiety wspierają, bo tacy mężczyźni są. Jesteśmy tutaj po to, żeby kobiety wspierać i żeby wspierać pary, które chcą cieszyć się z narodzin dziecka. Bo, moi drodzy, to jest największy skarb, jaki można posiadać, jaki człowiek może od życia dostać. Oprócz oczywiście rodziny, która w tym wszystkim przecież jest, oprócz szczęścia i miłości, bo to wszystko właśnie wynika z tego, że mamy rodzinę, że mamy dzieci, że tworzymy świat pełen dobra i świat dobry też dla nie tylko nas samych, ale też i dla innych, zupełnie pokoleniowy też, bo to wszystko będzie miało znaczenie w przyszłości, więc dbajmy o te osoby, które chcą mieć dzieci, pomóżmy im w tej procedurze finansowej, finansujmy te zadania, bo są one ważne i dzień dzisiejszy, 18 listopada, jest początkiem zbierania podpisów. Reagujcie pozytywnie na tych, którzy te podpisy będą zbierać. Pomagajcie, jeśli chcecie, włączcie się też, takie listy przekażemy, jeśli ktoś chciałby zbierać razem z nami. Jesteśmy do dyspozycji, wszyscy radni Platformy Obywatelskiej, ale także myślę, że i każda osoba, która się włączy jako wolontariusz w akcję zbierania tych podpisów. Będziemy informować, kiedy i gdzie, w jakich miejscach. Można też, jeśli ktoś nie będzie mógł pojawić się tam na takim spotkaniu, będzie można kontaktować się z nami przy pomocy mediów społecznościowych, ewentualnie też podczas dyżurów radnych i na dyżurze tutaj w biurze Platformy Obywatelskiej. Te dyżury są co środę o godzinę 17 do godziny 18, ale na pewno my, radni Platformy Obywatelskiej, wyjdziemy do mieszkańców i na pewno z tymi listami będziemy się w mieście pojawiać na poszczególnych osiedlach i sygnalizować, że jest taka możliwość. Gdyby ktoś chciał nam pomóc i wesprzeć nas w tej na pewno fantastycznej akcji, to również do tego Państwa zapraszam. Serdecznie zachęcamy i zapraszam. W latach 2013-2016 rząd Platformy Obywatelskiej przygotował, realizował, finansował program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro.
W roku 2016 rząd Prawa i Sprawiedliwości przestał refundować in vitro. Zastąpił program Platformy nowym programem, który nazywał się Kompleksowy Program Ochrony Zdrowia Prokreacyjnego w Polsce na lata 2016-2020. Ten otóż program realizował ustalenia źródła niepłodności. W związku z tym uległ nowelizacji i nastąpiła korekta tego programu. Obecnie ten program nazywa się Rządowy Program Kompleksowej Ochrony Zdrowia Prokreacyjnego w Polsce na lata 2021-2023. Co on zakłada? Zakłada ten program utworzenie sieci referencyjnych ośrodków leczenia niepłodności, szkolenia lekarzy, wszelką diagnostykę łącznie z testami genetycznymi, opiekę psychologiczną, ale niestety nie refunduje i nie wspiera metody zapłodnienia pozaustrojowego in vitro. W tym oto kształcie, jaki ten program istnieje, znowu na swoje barki obowiązki przejęły samorządy. Tak samo nasz samorząd włocławski przystąpił do programu leczenia niepłodności metodą pozaustrojową in vitro. Przystąpiliśmy do tego programu w 2021 roku. Urodziła się jedna dziewczynka, jedno dziecko, mieszkanka naszego miasta. Natomiast prekursorem tego programu jest niewątpliwie miasto Częstochowa, które pierwsze przystąpiło i zrealizowało jako samorząd program refundacji in vitro i tam się urodziło w Częstochowie 73 dzieci. To jest ponad 20 tysięcy. Tak. W związku z tym oczywiście dziękujemy samorządom, bo my wszystko bierzemy na swoje barki, ale chcielibyśmy, aby ten program wrócił tak jak był do rządowego wsparcia, żeby nie wykluczał kobiet, nie wykluczał rodzin i żeby po prostu było demokratycznie i sprawiedliwie. Dlaczego te pary zostały wykluczone, pozbawione możliwości wsparcia? Odpowiedź jest bardzo prosta. Kiedy rząd PiS-u wygrał wybory, zlikwidował program in vitro. Drodzy Państwo, niepłodność jest chorobą cywilizacyjną. Ponad 20% par zmaga się z tym problemem. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o nasz samorząd, tak jak tutaj koleżanka Ewa Szczepańska powiedziała, realizuje miejski program in vitro. Jeśli chodzi o Platformę Obywatelską, to wspierała i wspiera właśnie program in vitro i w związku z tym, że dzisiaj ruszamy z akcją zbierania podpisów, zapraszamy serdecznie Państwa do czynnego udziału w zbieraniu podpisów i mam nadzieję, że z chęcią Państwo będziecie też podpisywać się na tych listach. Możecie zacząć dzisiaj. Poparcia w celu, żebyśmy złożyli ten projekt obywatelski ustawy do Sejmu. Rząd Prawa i Sprawiedliwości nie chce szczęścia rodzin. Jak podają statystyki, 1,5 miliona par boryka się z niepłodnością. Są to 3 miliony osób i my tym 3 milionom mieszkańców chcemy pomóc. Dlatego też Platforma Obywatelska wystąpiła z tym programem. Tak jak tutaj wcześniej koleżanka Szczepańska wspomniała, w latach 2013-2016 dzięki temu programowi, który wprowadziła Platforma Obywatelska, urodziło się ponad 22 tysiące dzieci, czyli 44 tysiące zadowolonych rodziców, którzy mają to szczęście, że mogą cieszyć się, jak ich dzieci dorastają. Dlatego też proszę Państwa o to, żeby Państwo pomogli nam zbierać te podpisy, żeby Państwo się dołączyli do tego szczęścia, tych nowych rodziców, którzy dzięki temu programowi będą mogli się cieszyć z rodzicielstwa. Tak, chcielibyśmy, żeby wrócił ten program do programu rządowego, ponieważ, Szanowni Państwo, jeśli samorządy opracowują program dofinansowania in vitro, to jest on obwarowany pewnymi warunkami. I takim na przykład warunkiem jest to, że musi to być mieszkaniec danego miasta. I jeśli teraz
ta kobieta nie jest, rodzina nie jest, czy partnerstwo nie są mieszkańcami miasta, tylko mieszkają poza czy w gminie, no już nie mogą z tego programu skorzystać, który jest w danej społeczności miejskiej oferowany akurat tym mieszkańcom. No to oni czują się po prostu wykluczeni, czyli no właściwie mogą tylko i wyłącznie w ramach własnego budżetu korzystać z takiej formy leczenia. I dlaczego? Dlatego chcielibyśmy, aby to było ogólnodostępne, aby to dofinansowanie dotyczyło nie tylko i wyłącznie osób mieszkających w miastach, gdzie ten program jest realizowany, ale dla wszystkich tych, którzy są wykluczeni i spoza. Pewnie na co dzień spotykacie się z retoryką partii rządzącej, która tutaj to właściwie te słowa świadczą o tym, jak bardzo ten przekaz i ten stosunek do osób ze strony przeciwnej jest negatywny i zły. Mianowicie krytykowanie metody in vitro to jedno, ale krytykowanie poczętego dziecka dzięki tej metodzie to jest coś, co powinno być karane, bo nie można w taki sposób negatywnie, nieprzychylnie, brzydko i ohydnie wypowiadać się o dziecku, o nowonarodzonym dziecku w taki sposób. Jest to straszne i bardzo, przynajmniej mnie to oburza, że ktoś potrafi krytykować dziecko, narodziny dziecka i to, że ten skarb, o którym wspominam i to podkreślam, bo jestem ojcem, więc wiem, o czym mówię, to jest coś, o co musimy walczyć. I zróbmy to razem, wspólnie, dzięki wam i dzięki wszystkim, którzy są oczywiście przychylni temu, aby dzieci się rodziły, żeby były, żebyśmy mieli fajne, szczęśliwe społeczeństwo. Dziękujemy bardzo.